Znajdujemy się na targach na stoisku firmy Belgica De Wert Paweł Sławek. Jak z nami widzicie hodowcy, znajduje się De Wert, Henk De Wert, gdzie zapytamy, jak ocenia targi dzisiejsze, czyli targi w piątek. Oczywiście zaprosimy hodowców na dzień jutrzejszy, tak żeby więcej mogli tej hodowcy się dowiedzieć. Paweł, jakbyś mógł zadać Henkowi coś na temat dzisiejszych targów, jak się odbyły? Wat vind je over die van dag, die eerste dag, die beurs? Ja, de show in Polen, zoals Norwich, is alle jaren fantastisch mooi. En nu is het extra druk. Komt ook vanwege het prachtige mooie weer natuurlijk. Geen sneeuw en niet al te koud. Het is een heerlijke dag en heel veel bezoekers hebben we gezien. En ik denk dat er morgen nog veel meer bezoekers komen. Het zal in de tienduizenden bezoekers lopen, denk ik. Mówi, że zawsze w Sosnowcu było i twierdzi, że będzie bardzo super i bardzo dużo hodowców. Mówi też, że fajnie też, że jest piękna pogoda, może nie piękna, ale fajna pogoda na tą porę roku. I twierdzi, że myśli, że jutro będzie około 10 tysięcy ludzi i jest bardzo zadowolony z tego. Co może hodowcom powiedzieć na dzień jutrzejszy? Jak może ich zaprosić? Watkanie zeggen voor mensen wat morgen hier bij ons langskomen. De mensen die zijn morgen allemaal van harte welkom in onze stand. En we kunnen ze informatie geven over onze producten. We zijn toch eigenlijk wel wereldleider op het gebied van geneesmiddelen voor postduiven. Met onze 50 jaar lange ervaring. We hebben nog een paar mooie duifjes ook om te bezichtigen. En we kunnen natuurlijk graag mensen helpen en adviseren over de medische begeleiding van hun duif. Henk, bardzo serdecznie wszystkich zaprasza tutaj do nas na stoisko. Będziemy mogli tutaj, będziemy mógł Henk poradzić trochę, dać porad na temat gołębi. I na temat produktów będziemy tutaj bardzo pomocni i zapraszamy tutaj wszystkich. Numer stoiska? To jest numer 3. Zapraszam oczywiście wszystkich hodowców, jeżeli chcą skorzystać z porad na temat nawet zdrowia, czy tutaj spraw dotyczących gołębi. Więc zapraszamy na numer stoiska numer 3 do Pawła Sławka i Henka De Werda, Belgica De Wert, numer stoiska numer 3. Zapraszam wszystkich hodowców jeszcze raz. Zapraszamy. Znajdujemy się na stoisku firmy De Reiger, firmy, która zasunęła w roku 2017 za sprawą różnych preparatów z tej firmy, między innymi eliksirem, który w roku 2017 sprzedało się bardzo licznie. Tutaj zapytamy właściciela firmy, który przyjechał z Belgii specjalnie na te targi do Expo Silesii, jak ocenia te targi, jak ocenia rynek polski pod tematyką sprzedaży tych preparatów. No i oczywiście, jak widzimy, też mamy przedstawiciela na Niemcy, Rico Weisse, który przyjechał tutaj do Polski na te targi. Rafał, no jakbyś tutaj mógł zapytać pana tutaj z Belgii, właściciela firmy De Reiger, jak ocenia te targi? Also, Guillaume, du solltest mal sagen, wie findest du die Expo Silesia, wie findest du das polnische Markt und wie findest du denn De Reiger in Polen? Die Expo Silesia bin ich schön sechsmal bin ich mit einem Stand über den Expo. Gibt ganz viele Leute, viele Jugendliche spielen auch in Polen mit Tauben. Ich finde das sehr gut für den polnischen Taubensport. Przerwałem mu, bo połowę zapomnę. Na Silesię przyjeżdża już od 6 lat, ale do tej pory przyjeżdżał z gołębiami, bo wiadomo, właścicielem jest dopiero od 1,5 roku firmy De Reiger, nie? Silesia mu się jak najbardziej podoba. Dużo młodych ludzi, dużo młodych hodowców zaangażowanych. Co uważa jako plus? Die polnische Markt ist für uns sehr gute Markt, weil viele Jugendliche spielen mit Tauben, viele Züchter auch. Und weil wir sehen, in Belgien, das geht nach unten und auch ein klein bisschen in Deutschland. In Polen geht das nach oben. So, das ist ein ganz guter Markt und unsere Produkte machen guten Erfolg hier. So, wir sind sehr zufrieden mit der polnischen Markt. Jeżeli chodzi o polski rynek, to jest bardzo zadowolony, bo tendencja w Polsce jest wzrostowa, jeżeli chodzi o firmę De Reiger, ale nie tylko, chodzi też o hodowców. Rozwijają się, jest dużo, tak jak wspomniał wcześniej, młodych, a w Niemczech i Belgii jest tendencja spadkowa. Chodzi o, głównie chodzi o hodowców, o wiek hodowców. A co powiedział jeszcze, że jest bardzo zadowolony z przedstawiciela na Polskę. Dziękuję. Tutaj jakby hodowcy chcieli zajrzeć na stoisko firmy De Reiger, macie numer stoiska jaki? 11. Więc zapraszam wszystkich hodowców w sobotę, w niedzielę na te targi. Targi tak naprawdę, które w dniu jutrzejszym dopiero się, powiedzmy, rozpoczynają pod kątem jakby ilości tych hodowców. Więc zapraszam wszystkich hodowców jeszcze raz. I co? No, dobry lot, tak? Dobry lot. Ja jeszcze chciałem dodać, że za zakupiony towar u nas dostajecie los za darmo, a można wygrać codziennie gołębia
od Guillauma o wartości 250 euro. Także zapraszam wszystkich hodowców na to stoisko firmy Dereiger, numer stoiska 11 w dniu jutrzejszym i w niedzielę. Dobry lot. Znajdujemy się na stoisku braci Baranowskich z Łochowa, z oddziału Łochów 03, Warszawa okręg. Znajdujemy się u mistrzów Polski w 4 kategoriach. Jakbyście coś mogli powiedzieć, jak minął sezon 2017? Sezon 2017 ułożył się bardzo dobrze, pomyślnie. Wygraliśmy 4 razy w Polsce mistrzostwo. Pierwszy zespół lotników, pierwszy, drugi, siódmy roczny samczyk w Polsce, także to sukces tak się poskładał, jako na jeden sezon mógłby obdzielić z 10 hodowców. Mhm. Tutaj jakbyś to można, jakby coś można powiedzieć na temat ptaków, jak ptaki leciały, jak w danych kategoriach? No generalnie ptaki bardzo dobrze leciały. No, ja troszkę wydają. Tutaj no, ciekawostką jest to, że były 3 mistrzostwa typowane w naszym kraju i wszystkie 3 wygraliśmy, więc... Więc no tutaj pokazuje to, że znamy swoje ptaki, no bo niestety nie wszystkie bardzo dobrze leciały, ale pewna grupa się wyłoniła, która no po prostu tylko się wymieniała, no i na tym to wszystko polega. Także testujemy ptaki non-stop, coś fajnego sprowadzamy sobie do rozpłodu. I również ptaki kolegów naszych bardzo dobrze się sprawdziły, no bo tutaj Dariusza Marciszewskiego, oryginalna samiczka, nam pomogła w tym całym też sukcesie. Jest drugą lotniczką średniego dystansu w Polsce. A jakby tutaj można powiedzieć hodowcom młodym, bądź hodowcom, którzy zaczynają, co im można doradzić na sezon 2018? W czym mają się sugerować? W którym kierunku iść? Przede wszystkim dobry i zdrowy materiał, żeby zdrowo gołębie trzymać, dobry gołębik, być konsekwentnym, lotować od początku, trenować gołębie. Czyli po prostu konsekwencje cały czas, nie? No ja myślę, że również materiał, no żeby sprowadzać ten materiał od dobrych hodowców i nie tylko sprowadzić ten materiał i zostać na laurach, trzeba z kimś po prostu się delikatnie zaprzyjaźnić, żeby pomógł, no i uwierzyć w to, czy rzeczywiście jest to prawda i dążyć do tego sukcesu. Też przestrzegałbym przed kupowaniem materiału z tak zwanej drugiej, trzeciej ręki, bo ten gołąb przez chodzenie po innych gołębikach po prostu no, traci wartość. Zdolność traci. Także no, z dobrego źródła i po dobrych gołębiach. Także, no. Tutaj jeżeli chodzi o hodowcy, macie numer stoiska jaki? 140. 141, tak? 140. Zapraszamy wszystkich hodowców na stoisko w dniu jutrzejszym, czyli sobotę, niedzielę, gdzie to stoisko można odwiedzić. Oczywiście, jak widzicie, zakupić jakiś materiał hodowlany. Jak widzicie, Paweł i Robert w sezonie 2017 osiągnęli super, super wyniki, ale nie tylko w 2017, bo jak w poprzednich latach, co roku odbieracie super wyniki na podium, więc świadczy to tylko i wyłącznie no, o waszej... Takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy, no i chyba nikt nie miał jeszcze takiego wyniku, także... Dokładnie tak. Więc zapraszam wszystkich hodowców na to stoisko 140 do Pawła i Roberta Baranowskich w dniu jutrzejszym i w niedzielę. Zapraszam wszystkich serdecznie. Witamy na kolejnym stoisku firmy Herbots. Do nas, do Polski przyjechał Raf, który zaprezentuje dzisiejsze targi, jak ocenia i tutaj powie coś na temat swoich produktów. Oczywiście zaprosimy hodowców na dzień jutrzejszy, czyli na piątek, na sobotę i na niedzielę, gdzie będzie tutaj Sylwester, jak i Raf, i tak będzie tutaj też Wojtek Ziobroniewicz. Sylwester, jakbyś mógł coś powiedzieć do Rafa, jak ocenia te dzisiejsze targi, co on może na ten temat powiedzieć? Raf, qu'est-ce que tu penses de... ici, à Pologne, c'est incroyable. Beaucoup de personnes, beaucoup de colombophiles. C'est le premier pays d'Europe, je pense. No, docenia wszystkich hodowców w Polsce. Myśli, że Polska jest na pierwszym miejscu, co chodzi o hodowców gołębi pocztowych. Mhm. A jakbyś tu mógł zapytać Rafa, jak wygląda sytuacja z dzisiejszym dniem? Jak ocenia ten dzisiejszy dzień pod kątem ilości hodowców? Czy tutaj było dzisiaj dużo hodowców, czy zabrakło kogoś? Il dit qu'est-ce que tu penses au niveau de colombophiles ce jour? Ça c'est le premier pays ici à Europe, il y a beaucoup de jeunes colombophiles. Ça, c'est le futur des pigeons sport à Europe, je pense.
I właśnie Herbos mówi, że to jest, że Polska to jest no, na pierwszym miejscu i odnośnie młodych hodowców. Nie? Przede wszystkim młodych, tak? Przede wszystkim młodych. I sporo też gości odwiedziło. No i sporo gości odwiedziło to jest stoisko. To jest właśnie no. Tutaj jeżeli chodzi o stoisko firmy Herbos, tutaj dodatkowo możecie spotkać oczywiście wspólny gojemnik Mazury, Wojtek Ziobroniewicz ze Sylwestrem Zielińskim organizują i 2000... I Raf Herbos oczywiście jako patronat medialny pod kątem tutaj wspólnego gojemnika będzie to wydarzenie jakby patronował, więc możecie na tym stoisku numer 25 dowiedzieć się więcej o tych wszystkich informacjach, jak również o preparatach firmy Herbos, jak również o wspólnym gojemniku Mazury, żeby... tak? Zapraszamy jutro do zakupienia produktów i udzielimy trochę informacji, tak? Informacji, wskazówek co do produktów Rafa Herbosa. No. Wojtek, jakbyś coś mógł powiedzieć na szybko o wspólnym gołębniku? Więc cóż, wszystkich serdecznie zapraszam na wspólny gołębnik. Jakiekolwiek informacje na wystawie można uzyskać na stoisku numerze 25. Myślę, że chętnie odpowiemy na każde pytania. Dziewczyny roznoszą ulotki, można sobie poczytać, można się zapisać. Także jeszcze tutaj dodam, bo Sylwek nie powiedział, Raf będzie nam też pomagał, że tak powiem, w sprawach weterynaryjnych. Będzie też badał gołębie, obiecał, że przyjedzie do Polski bynajmniej 3 razy i nie ukrywam, że będziemy jeszcze korzystali z jego produktów. Także a Raf jeszcze tutaj przygotowuje takie fajne właśnie pakiety lotowe, który kosztuje 520 zł, taki naprawdę świetny pakiet lotowy, to jest jego polecenia. Także serdecznie zapraszam do zakupu. Dziękuję bardzo. Tutaj jeżeli chodzi o stoisko, jak mówimy, numer 25, jutro od godziny 8 rano wszyscy są na pełnej gotowości, więc zapraszam. To jeszcze co chcesz dodać, Sylwek? No chcę dodać, że Raf jeszcze ma kilka gołębi z bardzo dobrych linii, jakby ktoś chciał zakupić, to zapraszamy. Także życzę wszystkim hodowcom dobrego lotu, a przede wszystkim jutrzejszych udanych targów na stoisku między innymi numeru 25. Zapraszamy. Znajdujemy się już na ostatnim stoisku, które dzisiaj odwiedzamy, stoisku firmy Pigeons Vitality. Mamy dzisiaj przyjemność gościć właściciela firmy w Polsce, gdzie więcej powie o tym stoisku i o tym, jak ocenia dzisiejszą wystawę, tak? Dzisiejszą wystawę w piątek. I think the exhibition so far has impressed me. It has been what we call a center of pigeon exhibition in Europe, in fact. So Paul is very, very a knowledge in the pigeon sport in Europe. Jak na razie jestem pod dużym wrażeniem i powiedziałbym, że jest to w tej chwili centrum Europy, jeśli chodzi o hodowlę gołębi. Wystawa robi na mnie duże wrażenie. Tutaj jakby można jeszcze zapytać, jak wygląda sytuacja z dniem jutrzejszym, co może tutaj właściciel firmy zaproponować hodowcom pod kątem przede wszystkim reklamy i tego, co może nowego zaproponować. Could offer to the exhibitors and customers in terms of advertising. Is there anything else that we can improve? You can always improve advertising, of course. Also thinking about the pigeon sport, because pigeon sport brings people in contact with animals. Oczywiście zawsze jest miejsce na poprawę i zawsze można coś poprawić, szczególnie jeśli chodzi o sport dotyczący hodowli gołębi, dlatego że zwierzęta zbliżają do siebie ludzi. Yeah, so I think young people, for example, comes in contact with animal and a very nice hobby and sport if they start raising pigeon. So taka wystawa na pewno może skłonić wielu młodych ludzi do tego, żeby pomyśleć o hodowli gołębi i co może oznaczać lepsze rozpoczęcie kontaktu ze zwierzętami. Yes, that is my wish for the future. Czyli to jest jakby to, czego życzyłbym sobie w najbliższej przyszłości. Stoisko jest Pigeons Vitality o numerze 100, fajny numer, gdzie tak naprawdę zapraszamy wszystkich hodowców do odwiedzenia tego stoiska. Mogą hodowcy dużo się nowych rzeczy dowiedzieć na temat firmy, która tak naprawdę ma dwa super środki. Pierwszy środek Improver, drugi Antifungalin, preparaty, które super, super się sprawdzają w polskich hodowlach. Dziękujemy. Thank you very much. Dobry lot. My pleasure. Thank you. Dziękujemy.